Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. No i słuchajcie, kolejny letni, alergiczny poranek, niedzielny tym razem. Mam nadzieję, że się wyspaliście. Ja powiem szczerze, że się nawet wyspałem, bo wstałem po 11. No i wchodzę do gry i patrzę, czy jakieś nowe skinki. No bo zawsze jak się wyśpię, to nowe skinki dodają. No i zgadnijcie, dodali nowe skinki. Nowym skinkiem jest oczywiście pan Nicpoń i pani Ladako. No tutaj raczej każdy, kto oglądał mój filmik z wyciekniętych skinków, gdzie już wiedzieliśmy, jak one będą wyglądały, wszyscy wiedzą, zresztą nawet nie trzeba oglądać tamtych filmów, żeby wiedzieć, że wolę babeczki. Ostatnio przy skinku z Michaela Jordana, czyli koszykarza i koszykarki, wybrałem jednak koszykarza, bo podobał mi się bardziej. Tutaj nic po nie podoba mi się praktycznie wcale. Plecak też średnio do niczego. A tutaj plecak nam się przyda do różnych rzeczy. Nawet bym powiedział, do innych skinków również będzie spokojnie pasował, do czarnych. A pani sama w sobie też wygląda bardzo w porządku. Dlatego to będzie skinek, który dzisiaj kupimy, a przy okazji zagramy nim gierkę. Pod ostatnim filmikiem ze skinków właśnie koszykarskich zostawiliście takie oto wyniki. No prawie 6,5 tysiąca w jeden dzień, więc naprawdę całkiem okej. Okay. Ale będę tutaj mega wdzięczny, jeżeli tutaj faktycznie uda wam się zostawić te 6,5 tysiąca. Będę wdzięczny, będę czekał, będę patrzył. Piszcie komentarze, jak wam się podoba skinek, który wy byście sobie wybrali. Ja oczywiście jak zawsze będę przypinał serduszka przez tam pierwsze pół godzinki, więc dajcie czadu. A ja co? Tutaj z Niko spróbuję coś ugrać dla was, żeby było fajnie, żeby pokazać skinka, żebyście mogli zdecydować, czy kupić, czy nie. Więc ja zapraszam was do oglądania. A, no tak, a przecież trzeba kupić skinka. Ja tutaj już się zagadałem, o, zapraszam do oglądania. No ale zapomniałem, że trzeba wydać pieniądze niestety, żeby kupować te skinki, więc Ladako to jest właśnie nasz skinek. Wchodzimy sobie do szafki, mam tutaj panią Ladako, piękna jest, mamy plecak piękny i jaki do niego, o, nawet kosa chyba by pasowała do niej, co? Tak, wydaje mi się, że kosa do niej by pasowała, więc ja tutaj Ladako idę grać. Dzień dobry, my nazywamy się Niko i Mano. Dzień dobry. I jesteśmy ekipą podwyższonego ryzyka. Polecieliśmy na trójkąt bermudzki, czyli pomidorowy przedsiółek. Pięknie wytłumaczyłem? Dobra, nieważne. Jak widzicie, nowy skinek jest bardzo ładny i dziękuję za oglądanie. Kurde, jak jestem dzisiaj śmieszny. Ale... Ej, bo ty poleciał na ten domek, wiesz? Tak, na duży i tutaj na taką budę. Biegnie. Dobra, do mnie. Bo ja mam w sumie nawet spoko rzeczy. Ty, mam się strzelać? Ciebie? Nie, nie. A, ty tam ich sam strzelasz. O, ale dostałem. Dobra, widzę. Gdzieś z ekranu dostałem. Tak, jest na ekranie, no. To weź ten, niech on pójdzie po ciebie i ja tam, bo ja mam tego w sumie. Dobra, on biegnie po ciebie. Biegnie do mnie. Jest to dwa razy, jest za domkiem. Powaliłeś? Tak. Ale to czemu powala? To co, to jeszcze jest jakiś no, inny? No, to jest inna ekipa. A tamten to nie wiem, powaliłem go i gdzieś co leży. Co jest? Tego już dobiję. Dobra. Dziwna sytuacja. O! Dobra, widzę Zoe. Bo tańczymy, weź ją zabij. 5 HP. Ja tutaj leżę. Co jest? Jeszcze jest. No, ta jeszcze jest. Tyle. Gdzieś tu. Tylko nie mam czym tam wskoczyć, wiesz? A gdzie on jest? Tutaj? Gdzieś za mostem. No Feniko. Co jest? Daj pograć też co. Tu masz. Miałem budulca tam się do niego wpakować. Chodź tu, Kawika, ty rzuciłem. No we. Proszę. Ile ty zabiłeś ich? No czwórkę! Ale pięknie, nie asystowałeś. Nie ma co. Ta, no nie ma co. Fajnie. Takiego teammate'a to ze świecą szukać. Dzięki. Ale powiedz mi, czemu zabrałeś mi wszystkie kille? Co zrobiłem? Zabrałeś mi wszystkie kille. Chyba chciałeś powiedzieć, że... Znaczy, no raz mnie uratowałeś. Jak rzuciłem nam taniec granatny, bo chciałem, wiesz, żeby on tylko tańczył, ale nie pykło trochę. Trochę spanikowałem. Ajajaj. No ale nie, no w sumie powinienem się cieszyć, że mam takich teammate'ów, co wiesz. To dzięki temu wygram gierkę, nie? No tak. Tak to pewnie będą nieżywy w tym etapie gry. No, ale może będę cię oddawał.
Nie, na chillku, na chillku. A też sobie rzucić granę, wiesz, 0 kill. No wiadomo, ale nie będę miał 0 kill. Zobaczysz, w końcówce to odpalę taką bestię, że będę miał 30. Dobra. Znaczy to teraz bym musiał zacząć już odpalać. No, musiałbyś. Kurde, powiem ci, strasznie mi się ten skinek podoba. No fajnie. Ma wszystko, czego potrzeba. Kolory ma idealne, nie jest zbyt taki, wiesz... Rzucający. Tak, nie jest zbyt OP. Plecak ma super, jeszcze ta kosa do niego tak fajnie pasuje. Chyba mój nowy ulubiony skinek będzie, ci powiem. No fajnie. Bez żartów. Ale jakby kosztowało 3 stówki, nie? To bym go kupił. Ja to robię jakąś różnicę. Stówka w to ma, stówka nie w to. No. Uuu, jak tu wskoczyłem profesjonalnie, stary. Byłbyś ze mnie dumny. Chyba kozak z tego. Ta, prawie jak skoki narciarskie. Fortnite? Ta, a dzisiaj wszedł ten odcinek właśnie i ludzie tam pisali Niko serduszko, wiesz? O, to bardzo fajnie. Oni cię lubią. A to tylko oni na szczęście. No. Nie no, żarcik, Niko spoko, ziomek. Dobra, to idę ich zabić, okej? Okay? Dobra. Tylko gdzie jest są? Na 230, widzą mnie. 230. A to daleko są mega. Ty, no, ale pakie kozaki daleko. Budują się. No, to są jakieś... Chyba jak wysoko się zbudował. Ty, oni chyba... Co, na drzewo wskoczył? Ty, Niko, we! Bo to ruchy, chodź. No chodź! No biegnę! On jest na hitka. A, tak. Bo wiesz... No, jakie jest twoje wytłumaczenie? Za daleko byłem po prostu, nie? No tak, to twoja wina, Elo. Nie zdążyłem dobiec, no, no, no. A chcesz zieloną M-kę? Nie, mam niebieską, wiesz? A, no to, to, to... No, dobra. Ale tak ogólnie sorry, że tak się spóźniłem, nie? Nie, no, wybaczą. Byłoby ciężko, gdybyś był jeszcze dalej. Masz małe może? Nie mam, nie mam. Kurczę. Mam... A, dobra, nieważne. Tak, wiem, co chciałeś. Ajajaj, widzowie. Ej, Niko, bo pamiętasz, jak przedwczoraj graliśmy z sobą wieczorkiem, nie? Tak godzinkę, tak for fun. I potem mówiłeś, że... No, jutro też mam wolne, to napiszę. A potem przez cały dzień grałeś z Darianem i... Co no, się działo? No, nie mogłeś przyjść? Mogłeś no nie, bo graliście Niko, duo. Zagramy sobie trójki? Nie, nie, graliście duo, a nie napisałeś nawet, że o mano, jednak dzisiaj nie dam rady. I w sumie no bo... cofam te słowa z tym Niko serduszko. Wiesz jeszcze co? Mi kradnie kile. Ja, dajcie go, wyjaśnijcie. Wyjaśnijcie, napiszcie Niko, serduszko, taka strzałka i brak serduszka. Takie serduszko w domyśle, wiecie o co chodzi, że złamane. Na pół. Ej, typy. Na 106. Po drugiej stronie góry. A widzę, ty spadli. Ty, jeden wchodzi tutaj na górę. Tak, tak, ale spadł, wiesz? Ty, tutaj jest dwójka. No, no, no. Gdzie oni są? Obaj? Tak. Zabijesz tam tego? Tak. Dobrze. Ale mu ładnego hedzika spłam no, w locie. Szczyłem. Ładnie. Jezu, jakie to było dobre. No kozak. TV jakieś drewienko, bo tutaj leży ile? 919 drewna. Chcesz tyle? No, w sumie to bym coś chciał. To zapraszam. No Jezu, cały czas te drewno ścinam. No to już odruch jest taki. Tak, ale właśnie... Miasto i też będziesz ścinął drzewo. Na i... 180 pysk. To też trochę mnie tiltuje, wiesz, bo jak oglądam tych prosów, to oni praktycznie w ogóle nie ścinają. No, no wiesz, 300 se zetną i potem se grają, a ja zawsze jak nie mam 900, to się czuję niebezpiecznie, a to... potem i tak w walce stoję i się strzelam, nie buduję ani jednej ściany. Ej, tu są bitki. Dobra, biegniemy. Ty, no ja bym teraz w nią postrzelał. Biegam na górze i z góry mam strzelać. Idę to same robić. Obita.
debala. Wiesz gdzie jest? Nie. Ty, nie mam pojęcia. Pod tobą jest. Tak? No. Centralnie? Ty, bo mi chyba się na ten. Tak. Jest nad tobą, obity. Muszę jakoś sprawdzić, wyjść. Dobra, leży. Tak? Tak. Dobra. Ale tu mądrze zagrałem, wiesz? Bardzo. Się budowałem tutaj. Widziałem. Tylko musiałem wyjść, bo tam było tyle schodków, że nie miałem zbytnio jak tego. Chodź do strefki, wydostać. Strefka. Ty no, jak już prosi. A gdzie on był? Tutaj przy tobie, czy tutaj jakieś lód jest? Na dół strzel, bo on uciekał do strefy. Okay. Ładowałem serię w końcu. Dobra. Bo ja nie mam nic w sumie, żeby się strzelać z nimi na daleko. To poczekam, aż ty ich pozabijasz, nie? Ty, okay. 6 osób, jeszcze dwie ekipki zostały. No. To oni jeszcze ktoś. Dobra, ja bym ich holał i poszedł sobie po prostu do strefy. Bo tak na daleko, jak to nie masz broni żadnej, to nie ma co się strzelać. No, ale oni do mnie mogą, jak zawsze. O, że pogadam. Możemy mieć na blisko, nie? Bo tu były jakieś bitki zubowe. Tam jest rzut przed nami, ale nie wiem, czy jest sens po niego iść. Ej, tutaj widzę na ścieżce snajperzy stamtąd, wiesz? No, no, no. Tutaj są przed nami. Tak, tak, tak. Widzę. Ops. Się biją, czy co? Właśnie nie wiem, chyba nie. O nie. Ty z boku wiesz, a to ten. To ja, to ja. Dojeżdżamy? Nie wiem, ja tak na razie podchodzę sobie bliżej. A ty już tam dojechałeś? Tak. Mam critical situation. Właśnie widzę. Mam 0 budulców i 4 HP i na mnie rozwala tej typu. Dobra, ja leżę. Nie wiem jak się zabudować już. A, jeszcze się zabudę. No nic. Kurde, ona też była na hita. No unlucky, unlucky. Za dużo budulców straciłem na przejście z jednej strony na drugie. I potem dojechałem nie sprawdzając, ile mam dokładnie czego. Ale fajna była gierka, nie? No taka na miarę. Tak, ile miałeś kilku? 8. A, no ukradłeś wszystkie. Tak było, stwierdzą. Nie no, spoko było. Dzięki Niko. Wstawcie łapkę w górę dla Niko i złamane serduszko, pamiętajcie. No i dzięki.
Dobra, tak więc to już by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Gra była bardzo w sumie fajna. No niestety nie zabiłem zbyt dużo ludzi, ale jak widzieliście, no nie dlatego, że jestem jakimś totalnym noobem, tylko no po prostu tak gra wyglądała. Grało mi się bardzo fajnie, skinek również jest bardzo fajny. Jako, że tutaj jak najszybciej zawsze staram się te skinki dodać, to zawsze pierwszy mecz, który gram, wstałem do odcinka, więc ten wyszedł tak, a nie inaczej. Ale skin to wydaje mi się będzie mój ulubiony skin, jakim kiedykolwiek grałem i raczej będę nim grał bardzo dużo, więc możecie na niego tutaj się przygotować w najbliższych odcinkach. Dajcie znać, co wy o nim myślicie. Jak zawsze zapraszam was na G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie FFW gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco na dzisiaj. To już wszystko. Wy trzymajcie się. Pa, pa! Pa, 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 pa.